Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. A co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Siemanko, witajcie w... Zanim się jeszcze z wami przeczytam. W każdym razie witajcie w Night City. Tu widzę, ktoś do mnie pisał. Fred. Okej. No co jest? Ach, nie ten klawisz. Hej, do grafików padła jeszcze jedna walka, odbędzie się w Pacyfice, duże emocje, duże pieniądze, nie daj się kusić. Aha, okej. Dobra, w każdym razie i tak jedziemy do Pacyfiki. Zobaczymy. Postanowiłem spotkać się z panem. Mamy 9 minut, bo o północy mam niby się z nią spotkać. To też jadę. Nie pamiętam, co... jakie to zadanie mnie czeka. Ale tego się przekonamy za dosłownie chwilę. Jak dobrze jeszcze skręcę. Dobra. Mamy się... tutaj, tak? To może inaczej. Tym samochodem to ja się... tu może postawię. A tu... co tu jest? Czy to jest broń? No dobra. Zobaczmy. Co ten koleś ma? Tak sobie myślę. NCPD na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. No to pokazuj. Co masz na sprzedaż? Broń. Najlepszą na Badlandach. No zobaczmy. Wrażenie na sekundę mam ustawione. To widzę słabej jakości. Wrażenia... no, gdzie to jest? To jest to. Słabsze obrażenia tu widzę są. Tu jest to lepsze. Względem strzelby. Właśnie, jak to można wybrać? Chociaż nie, to chyba jest... porównywanie. Tab, to jest tylko wyłączanie. A jak zmienić broń do porównania? Czyli trzeba po prostu wyjść i zmienić sobie broń przydzieloną? W ten sposób to działa? Pistolet maszynowy, to jest co tu jest? To jest schemat. Ataki na sekundę, obrażenia są słabiutkie. Tu to samo. Tu widzę lekki karabin maszynowy typu Power. Aha. No to, to wcale takich dobrych broni to tu nie widzę zasadniczo. Może ponad poza to igło. Bo to jest i ataki na sekundę. I obrażenia są dość mocniejsze. Chociaż nie, nie są mocniejsze, bo to jest 252 względem tej broni, którą teraz posiadam. Ale to jest strzelba, więc... moment. To jest...
To ja źle patrzę. To jest, co to jest? To jest strzelba też. Okej. Okay. To mi tamta lepiej pasuje. To jakiś karabin maszynowy jest. Karabin maszynowy. Chyba gdzieś tu miałem. Szturmowy tu mam. Tu mam maszynowy. Jak to wezmę? Aha. Ale nie, to nie chcę. Nie chcę tego. Wykup. Kurna mać. Nie o to mi chodziło. Ja pierdzielę. Dobra, nieważne. Sprzedałem broń. Pojazdy, zakup. Na stronie Autofixer znajdziesz wszystkie pojazdy, które są aktualnie na sprzedaż. Możesz wejść na nią z komputera w swoim mieszkaniu albo oznaczonym ikoną samochodu ze sprzedażą. Komputerów w całym Night City. Na zdjęciach na stronie pojazdów znajdują się dwa rodzaje ikonek. Czyli takie pociski dla pojazdów wyposażonych w ciężki karabin maszynowy oraz, to chyba są rakiety, dla pojazdów uzbrojonych w wyrzutnie rakiet. No właśnie. Wraz z osiągnięciem przez ciebie kolejnych poziomów reputacji na stronie Autofixer będą się pojawiać kolejne pojazdy do kupienia. No, dziękuję za informację. Może kiedyś się skuszę. Jeszcze się nie spotkałem z misjami, gdzie trzeba właśnie używać broni w samochodzie. Chociaż nie, raz było chyba coś. Cześć. Hej, sprawdzałam zawieszenie. Hydraulika musi być sprawna, czeka nas niezła przejażdżka. Jesteś gotowy? Zawsze. A ty? Wyspana i gotowa? Spałam jak dziecko. Oj, oj, oj. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. A, popatrz. Hellman. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czemu chcesz zestrzelić AV-kę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to typowa kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoni. No dobra, coś kojarzy już tę misję. Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. Założymy się. Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AV-ka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne? Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież, ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Zimno? Chyba żartujesz. No dobra. Co? Już coś mniej więcej mi się przypomina z tej misji. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz?
Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz, Rafeni. Chodzisz na grząski teren, B? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to? Bo ja raz wiozłem prawdziwą iguanę. Serio? Żywą? Aha. Ktoś ją zahibernował i zapakował do skrzynki. Nie wiem po co, ale poszła za niezły hajs. No i jak? Przebijesz to? Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu? Wow. No to remis. Martwy. W bagażniku. Okej, wygrałaś. Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Skalibrujemy cię z wieżyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Musimy tracić czas na te kalibracje? Musimy. Chyba, że strzelałeś już z takiej wieżyczki bez wspomagania. W ruchu, jak cię napierdalają z każdej strony i szło ci zajebiście. Ale coś mi się nie wydaje. Więc nie wydziwiaj, tylko się wpinaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapie. Czasem nie łapie. Dobra. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna John'ego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję mi. Ty masz jakiś wirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to oflagowała. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczym. Co? Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. Ła, wow, bardzo było trudne tak było. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego... Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Przypominam ci, że chcę dorwać Hellmanna nie po to, by dopierdolić Arasace. To kwestia życia i śmierci. Mojego życia i śmierci. A ja przypominam ci, że walczysz właśnie o życie przez Arasakę i ich skurwysyjski tech. Więc ostatecznie kogo obchodzi motywacja? Cel uświęca środki. Zrobisz wszystko, by przeżyć. No, w sumie prawda. Daleko jeszcze, Panam. Aha, chyba już finisz podróży. Żadnych patroli w okolicy. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ta elektrownia obsługuje całe miasto? Chuj wie. Spoko, niedługo się przekonamy. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołali reakcję łańcuchową w kolektorze... To każda z tych anten wyemituje silny impuls EMP. I AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora. No to zacznę od transformatorów. Rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej.
No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. Na to się widzę, rozumiemy. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem Afalki. Jasne. Oczywiście sądzę, że coś się spierdoli, ale... Zbieramy się. Zobaczymy. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zestrzeleniu Afalki? Sama? Nie. A co? Myślałem, że może robiliście już coś takiego w klanie. Nie. Odbijaliśmy kiedyś naszego człowieka z konwoju, ale to tutaj... No nie powiem. To jest co najmniej o 5 stopni jebanego ryzyka wyżej. Nie brakuje ci tego? Czego? Takich akcji? Bycia w klanie. Bycia częścią rodziny. A tobie nie brakuje rodziny? Dobrze ci samemu? Ej. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Bo jeszcze nie znam odpowiedzi. No dobrze. Czyli już dalej konwersacji nie będzie. Możemy w sumie pominąć tę podróż. Ale wydaje mi się, że to już jest niedaleko w sumie. Więc za niedługo dojedziemy. Te pomijanie nie ma sensu. Johnny, widzę, na razie nie ma żadnego zdania, żadnych przytyków mi nie robi. Zobaczymy. Ale akcja troszeczkę się rozwinie za moment. Będzie gorąco, z tego co pamiętam. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. No pamiętaj, właśnie. Robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowy. Brony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim nas odstrzelają! Próbuję. Wystarczy! Dobra. Wszystkie? No raczej nie. Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Dobra. F. Kontrola, przeciąż. Przeciąż. Aha, fajnie. Przeciążenie. Już trzeci. Cholera pana, nie wiem czy nie przegięliśmy. Przeżyję. Dobra, były trzy w takim układzie. Widzisz to? Wycofujemy się. Wszystko mruga jak pojebane. Działaś na maksa, to masz na maksa! Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usłyszy. Ja będzie pewnie towarzystwo jeszcze. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Ty może? Johnny? Okej. Okay. Kurwa. Wszystko w porządku? Okej. Okay. Jest okej. Okay. Kurwa. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. No dobra.
Teraz co, czekanie? Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Dobra. Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. No to usłyszałaś. Ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta. Ludzkie głosy. Zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Tu coś leci. A chyba to nie ona. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila. Jeszcze. Teraz! No to boom. Cholera, co jest? Kurwa. Dostała! Anna, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać. Czekaj chwilę. Panom, co ty wyprawiasz? Co ona? O, ona będzie strzelać. Dobra dziewczyna. Jebut. Tak to się robi! Traci wysokość. Mamy bydlaka. Jedziemy. Mamy ją! Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją. Złapałeś to? Odnia, a pałka. Nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. Domicz i Skorpion. Jesteś? Co oni odpierdalają? Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może problem baterii sam się... Nie zbliżajcie się do afałki, powtarzam. Nie zbliżajcie się do afałki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao. Poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd. Chcę sobie pomóc, ale nie wiedzą, że to kończy. To jest kurwa samobójstwo. Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie. Mam trójkę na radarze. Drony? Tak. Przygotuj się. Chcą nas powolić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitra Skorpiona. Dobra, jeden z głowy. Kurwa, strzel, bo to jest ruchomy cel. Ja strzelam, ale nie w cel. Coś się zaczęło. Wysiadło wspomaganie. Naprawię to, trzyma się przez chwilę, jedziemy na autopilocie. Zaciął się z Stokinsem. Kurwa, siedzą nam na ogonie. Wiem! Zalone zatrzaski, nie chcą puścić. Jeszcze chwila. Kurwa! O. Poraziło ją? Nic mi nie będzie, okej? Okay. Powinno już działać. Trzymaj mnie przez chwilę. Chwila powinna nam wystarczyć. Dobra, chyba wykonane zadanie. Dobra, nie ma dronów. Lecimy. Chyba ląduje tu. Spadła się. Za tamtym wzgórze. Mamy je w głowy. Kurwa. Pana, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet. Dasz radę? Spoko. Przeżyję. Hej, Sio! Gdzie jesteś? Halo? Jasne. Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają. Ja pierdolę. Strzały? Coś się stało. Słyszałeś te strzały?
winni, im się coś musiało stać. Sprawdźmy to. Jest brak, ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha. Przeterminowane. Ach. Vi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście. Już się podpinam. Nie wykryją nas? Włączę maskowanie. Ich skanery są wysmażone, niczego nie zauważą. No dobra. To lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. Vi, jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Pięty. Przejmuję sterowanie. Skanowanie tabem. O nie! Przykro mi. To twój klan? Aldecaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. Wrak Apałki. Co to jest? Wóz nomadzki. Okej. Jeszcze niczego nie wiemy na pewno. Krew, co to jest? Ofiara zmarła na miejscu, okej. Pierdolone korpy. To Mitch, jeszcze żyje. Czyli mają ich. Dobra. Kang Tao. Android, dobra. Stawili wyrzutnie, rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. Da się ją zdjąć? Może, ale trzeba by się tam przedostać. Po okolicy chyba nic więcej tu nie ma. Drony bojowe. A to co to jest? Mają aktywowane systemy uzbrojenia. Zabezpieczyli teren, czekają na posiłki. Kurwa! Gdzie tu te operatorzy są? Nie jest dobrze, Vi. Pięciu Kangów do patrolu. Dobra. No i się rozłączamy. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą afałką? Matoły! Posłuchaj, widzieliśmy Mitcha. Pewnie mają też Skorpiona. Znajdziemy ich i im pomożemy. O ile jeszcze żyją? Żyją. Wszystko będzie okej. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Dobra, to robimy tak. Ty zostajesz w wozie, a ja spróbuję... Nie rozpędzaj się tak. Idę z tobą. Tam są moi ludzie. Panam, nigdzie nie idziesz. Jesteś ranna. Zaczekasz w wozie. Ja spróbuję ogarnąć wyrzutnię. No, dobrze. Ale mam karabin Mitcha. Spróbuję cię osłaniać stąd. Okej. Okay. Dobry pomysł. Ruszamy. O, dobra. Niech to będzie. W sumie to powinienem sobie... A, ta już poleciała. No dobra, wszystko. Nie to. Tylko to. Schylmy się, idziemy. Raczej nie powinno być problemu z nimi. Ale, no cóż, wszystko jest możliwe. Pokonaj operatorów Kong Tao. Dobra. Ich na pewno będzie trzeba... Pozbądź się wieżyczki. Dobra, tam widzę kogoś. Ujawnienie interfejsów. O Jezus Maria, co żem zrobił? Ja pierdzielę. A chciałem po cichu.
Skąd to do mnie strzela? Wieżyczka pewnie do mnie strzela. No, różę się. Jest jeszcze trzech w takim układzie. Kurde, ich dokładnie nie widzę. O, to jest jednak czerwona ta. To nie będzie łatwo. Co tu? Skąd to mi do mnie strzela? Czy to ta wieżyczka przypadkiem nie jest? Możemy to zabrać. Co to jest? Dobra. W sumie mogę mieć trochę szczęścia. Dobra. Idziemy od innej strony. A trochę mnie tutaj dostaje. Zwarcie. Tu, więc... Już nie liczyłem, który to jest, ale jeszcze jeden z osób widzę. Dobra. Pozbądź się wieżyczek, tak? Bożeż, kurde, te wieżyczki są niezłe. A, to z bliskiej odległości. To też nie. O Jezu. Wo. Chodźcie, panie. Gdzie ta broń jest moja? Tu muszę. Ma to jakąś swoją wytrzymałość do licha? No dawaj. Skaczesz do licha jasnego. Ależ zaraz zlamię, coś czuję. Wow. Uciekać. No. No ja pierdzielę. Klawisze mi nie działają jak na czas. Jak ja się do tych wieżyczek mam dobrać? Jeszcze raz. Lama nad lamo. A mówiłem, że odbycie łatwo. Dobra, idziemy z tej strony tym razem.
Może gdzieś jakoś z góry by to dało radę zrobić? Teraz tak. Okej, okay, tu widzę jednego. Szum dźwiękowy, jak będzie na początek. Łocie, panie, no uciekaj do cholery! Słowo daję. Gdzie on tu był? Dobra, nie ma go. Dobra. Było dobre posunięcie. Nic tu nie ma. Skąd to mnie strzela, ja się pytam. Dobra. To jest trzeci. Nie ma go. No dobra, teraz pytanie. Jak ja mam się tymi wieżyczkami zająć? A nie pamiętam, jak ja to robiłem. Chwila, może tak. Postać, nie postać, ekwipunek. I teraz sobie tego Fenrira zmienię na... Na co to było? To czy to? Obrażenia 30. To chyba. Zobaczmy, jak ta broń sobie będzie tu radzić. Nie widzisz mnie. Chwila, czy to są ci dwaj? To chyba są dwaj jeszcze, bo trzech zdjąłem. Nie mam tu żadnej paska zdrowia tego czegoś, tych wyrzutni. No szkoda, jeszcze się nie otworzyła, już strzeliły. No to jest coś niewybaczalnego. Podzą się wieżyczki. No kurde, chciałbym. Zaraz, pozbądź się wieżyczek, tylko coś było z wyrzutniami, z tego co kojarzę. Wow. Serio, to aż taki zasięg ma? A nie wiem, czy ja to od tyłu nie muszę zrobić. O, po drzewku mogę wchodzić. Fajnie. Wiedzieć. Pierdziele. Moment. Bo tu chyba jest...
Panam jest tu. Jak ona wyrzutnie mówiła? A ty co, nic tutaj nie będziesz strzelać? Sobie tak z daleka próbuję. Kurde, nie mam pomysłu. Nie wiem, czy to z zaskoczenia tak się... Jak podejdę tam, to od razu mnie wykryje. Z tego, co mi się wydaje. Spróbuję. No właśnie. A to co to jest? Weź to, aż... Chyba, że to trzeba coś z tego zrobić. O, ekwipunek. Powiedzmy na razie ta broń. Gdzie to jest ta szura cała? Ten się pasek zaznaczyć. Karabin snajperski. Co to jest? A to jest ta szura cała. Obrażenia 259. O! Zobaczmy go. Może faktycznie tym trzeba. Gdzie to jest? To jest. Ja im chyba w ogóle nic nie robię. Jak ja się wydaje. A one mi potężnie robią. Strzelam, bo strzelam. Kurna. Ja to wtedy pokonałem. Nie mam pojęcia. Chyba, że to po prostu trzeba naprawdę tu wejść. Jest tu jakoś można wejść, czy tu się nie da? A, moment. To chyba o to tu chodzi. Dezaktywacja. Ja się tu kurna bawię. Ja pierdzielę. Droga czysta. Jadę do ciebie. Ale lama ze mnie. Hop, po takim czasie się zorientował. Trzeba podejść i wyłączyć. O, w dupę mać. Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Rzućcie spokojnie. Broń! Jeszcze nie jest za późno, żebyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji. Wezwaliśmy posiłki! Gówno, prawda! To twoja ostatnia szansa. Nie musisz tu dzisiaj zginąć, dogadajmy się. Dlaczego mam ci wierzyć? Panam! Zamknij się! Strzelaj! Posłuchaj, tu nie chodzi o ciebie. Puść go, poddaj się i mów, gdzie jest pasażer tej jafałki. Ja nie wiem, gdzie go zabrali. Kurwa, kłamie. Nie wiesz, czy nie chcesz powiedzieć. Gdy wróci komunikacja, połączę się z oddziałem i porozmawiamy. Ale Panam! Pod warunkiem... Pamiętasz naszą akcję z kowbojem? Kurwa! Panam! O cholera. Go w porządku? Nic mi nie jest. Matule pierdolone. Oberwałaś? Czekaj no. Opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać, Panam. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Panam, przykro mi. Nie zdążyłem.
Nie. Nie. Jesteś pewien? Nie. Skorpion i reszta. Żałuję, że nie zjawiliśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy nas nie słuchał. Uparty sukinsyn. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej afałki. Potrzebujecie czegoś? Czemu w ogóle rzuciliście się na tę afałkę? Nie widzieliście oznaczeń? Nie mieliśmy pojęcia, że to Kang Tao. Zobaczyliśmy, że jest uszkodzona. Znamy te tereny. Wiedzieliśmy, gdzie spadnie. Myśleliśmy, że będą potrzebować pomocy, a w najgorszym wypadku zgarnęlibyśmy z wraku trochę dechu. Przeszarżowaliśmy. Wszystko okej? Okay? Potrzebujesz czegoś? Dzięki za pomoc, Vi. Przykro mi z powodu twoich ludzi, ale muszę jechać dalej. Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej afałce. Wiesz coś? Widziałeś? Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. Gdzie? Na zachód. Niewielki oddział. Obstawa tego twojego pasażera. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Więc to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowaliśmy was ostrzec, ale nie byliśmy w stanie się z wami połączyć. Jeśli zabrali wasze wozy, to może będzie dało się ich wyśledzić w tym pyle. Panam, słuchaj. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale ja muszę dorwać Hellmana. Obiecałaś mi pomóc. To wciąż aktualne? Ja zawsze dotrzymuję słowa. Mitch, dorwę tych skurwysynów. Jedźcie, zwołam ekipę. Zajmiemy się tu wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek. Tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. Jasne. Kang Tao stracili kontakt ze swoją afałką. Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale pana... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbieramy no się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Już miałem to powiedzieć. Skorpion i pozostali. Wiem, co czujesz. Serio. Pomogę ci wyrównać rachunki z Kang Tao. Poślemy ich do piachu. Wszystkich. Swoją drogą, po tej sprawie z naszym nie spodziewałem się, posłuchaj. Ja o tamtym nie zapomniałam. Nadal uważam, że zachowałeś się chujowo. Przecież wiesz, że... Ale Mitch żyje także dzięki tobie. I tego też nie zapomnę nigdy. Poza tym obiecałam ci, że dostaniesz swojego Hellmana. No, to go dostaniesz. Ruszajmy. Mam nadzieję, że nie odjechali za daleko. Zaraz się przekonamy. Patrz, ślady zaczynają się tam. Pojedziemy za nimi. Plama oleju. Mamy trop. To jedziemy za nimi. Super. Mieć takie rzeczy. Tutaj co to jest? Ślady opon. Pojedziemy. Skorpion mówił, że Night City mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to nakupujemy żarcie w puszkach, zalejemy termosy kawą whisky i ruszymy w trasę, byle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. No, ale on nie żyje. Kurwa, Witam. Wszystko jest takie popierdolone. Wiem. Ale hej, ty żyjesz. I pamiętaj, że masz jeszcze parę spraw do załatwienia. Co? Żebyś kurwa wiedział. No dobra, to co, lecimy. Moment, to jest tu. To mi każe jechać niby tędy. Co to jest? Ślady opon. Olej. Ciekawa rzecz, takie śledzenie. Co to niby tu?
podejrzewam, że się niedługo na nich natkniemy. Ona jedzie czy nie jedzie? Jedzie. 126 metrów. Wow, wow, wow. Został tylko spękany platon i przerdzenie lodach. Jeśli myśleli, że stąd zawiadomił swoich, to się uchwycili. Tylko wiem ostrożnie. Ostrożnie. Co my tu mamy? Podążaj za śladami Kang Tao, wsiądź na motocykl opcjonalnie, pokonaj operatorów Kang Tao na pasie startowym. Dobra. Możemy tam jeszcze chyba dojechać do licha. Zneutralizować cel! Strzelajcie! Widzę snajpera, uważaj! Ciekawa broń. Tylko trzeba być celnym, używając jej. Powiadasz? Muszę chyba zmienić broń jednak, postać, nie, ekwipunek. Ta broń jest dobra, ale niestety, gdzie jest moja broń? Kurde, że to nie można przypisać sobie. To nie to. To jest to? Fajny, tak jest. Otoczyć go! I pierdolony snajper, uważaj! Dobra, nie macie. Dobra. Uważajcie na wstrzepy! Pieprzone chujki nie mogą nam zjać! Ale fikołka zrobił. Co tu robi? Przegrupować się! Dobra. Czy gdzieś tam kurde chyba jest? Dobra. Chyba działko było jakieś. A co jest? Gdzie to jest? Jeszcze ich nie mamy. Poczekaj po nam, spokojnie. Chcę go zajść od tyłu. To za nasz! Pozostali musieli zabrać Hellmana. Jeśli się przegrupują i wezwą pomoc, to mamy przerąbane. No to się lepiej pośpieszmy. Dobra. To wsiadamy na motocykl z powrotem. Dawaj pana. Ta to naprawdę z tą bronią wygląda. Dobra, jedziemy.
zostawili kilku na lotnisku, a reszta pojechała z Hellmanem. No, dokładnie. Szukają sposobu na wezwanie swoich. Nie zaryzykują z większej ustawy. Mam nadzieję, że Mitch skontaktował się z Artykalem po swoim pieprzonym zbudzeniami. Przyjadą po niego, nie martw się. Wiesz, o czym teraz pomyślałam? No. Ślady prowadzą za to wzniesienie do starej stacji benzynowej. I do zakład, że tam trzymają Hellmana. Zobaczymy. Ubezpieczam cię. Aha. Drony, patrole rozstawili się tutaj. Widzę. Hellmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Ale wi. Dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Sukinsyny mogły wezwać transport. Zorientujemy się. Szybko. Ujawnienie interfejsów na początek. Muszę wiedzieć, z czym mam do czynienia. Coś mnie zobaczyło. Więc tak. Zaznaczmy to. Zaznaczmy tu. To też? Nie, to chyba nie. Okej. Wywołać przeciążenie. A dajemy. Co to tutaj kurde jest? A, ten. No dobra, zobaczmy. Szok dźwiękowy. Zwarcie. Nie, to chyba coś z Luneto, albo i nie miałem. A, to on mnie wykrywa teraz. Nie wyjdziecie z tego żywi, chuj. Widzę snajpera, uważaj! Snajpera widzisz? Tylko zdejmij. Inaczej tu ukryć. A może tak, zejdziemy sobie na dół w ogóle, bo to nie ma sensu tak z daleka. X. A jeszcze nie mam przeładowanej broni, bo matko jedyna. Nie ta strona. Się nie patyczkują, widzę kliśka. Do góry! Kurde, że te bronie się nie układają tak jak trzeba. Co mnie wali? Zbierać się do cholery bez samodzielnych akcji! Nie macie, kurwa macie. No biegnij. Boże, bo magów.
Dobra. To nie może tak wyglądać. Co ty nie powiesz? Zbliżam się do celu. Zbliżam się do celu. Nie macie. Dobra, broń z bliska jest okej. Ale z daleka to już niekoniecznie. Dobra, zbierajmy to. Cel jest w pobliżu. Był chyba ten snajper jeszcze. Solo. Dobra, to jest ta. Rzeczywiście, musiał być jeden pocisk. Tu jeszcze jest w pobliżu? Zlikwidować siłę żywą! Wyłącz po prostu i tyle. Dobra. Jeszcze są na dole, jak sądzę. A ja od góry wszedłem. Dobra. 15 pocisków, dobra. Gdzie? Tędy się nie wejdzie. Pieprzone chujki nie mogą nam zwiać. Spokojnie, nie zwieją. Wow. Przeładować. Jestem w środku. Kalman musi tu być. Tylko pytanie, gdzie? 70% prawdziwego mięsa. Włącz. Chyba zdech. Albo jeszcze nie. Nie, padł, dobra. Blue Moon, Red Menace, Purple Force, czyli Askrax! Podbiły serca Tokio, Sydney, Paryża. Teraz nadszedł czas na Night City. Bądź gotowy i szykuj się. Tędy na się nie wejdzie? No nie, tędy się nie wejdzie. Okej. Okay. Nie strzelaj! Nie mam broni! Kim ty jesteś? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Jesteś w stanie utrzymać ten interes? Kto w ogóle tędy przejeżdża? Ci, którzy nie lubią tankować tam, gdzie rejestrują ich kamery. Nie jest im wielu, ale zostawiają grube napiw i czaj. W zamian za twoją krótką pamięć. Nie martw się.
O tobie też zapomnę. Nie wyglądasz na przejętego. Powiedzmy, że to nie moje pierwsze rodeo. Za każdym razem pył opada, problemy znikają w ten czy inny sposób, a ja... Ja otrzepuję gacie i wracam do roboty. Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadechowali. Dzięki. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. No dobra, to idziemy na górę. Wiem, gdzie trzymają Hellmana. Idę tam. Dobra, osłaniam cię. Czy to musi być znowu podłączone? 70% prawdziwego mięsa. Dobra. Nie ma. Czyli tam na górę. I za tymi drzwiami. O, już myślałem, że się te otworzyły. To tu są granaty. Okej. Okay. Chemia, niewidoczny zabójca. Nie, od dziś wiadomo, że latające po naszym niebie AV-ki rozpylają substancje szkodliwe dla człowieka, m.in. aluminium, dwutlenek węgla, trójtlenki siarki i kwas siarkowy. Badania wykazały również obecność obumarłych czerwonych krwinek i bakterii E. coli, a także chloru sodu, soli kuchennej. Nie trzeba posiadać tytułu naukowego, by wiedzieć, jak niekorzystny wpływ na organizm mają tego typu substancje. Według naszych ustaleń związki siarki są przyczyną nowotworów, chorób wieńcowych i innych chorób wynikających z osłabienia, czy wręcz wyniszczenia układu immunologicznego. Mogą wywoływać także spontaniczną plazję zębów, matko jedyna, i ostre stany zapalne opon mózgowych. No cóż, bardzo możliwe, że tak jest. Dobra. Kto cię przysłał? Ej, spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Już nie ma gdzie uciec. Wiesz, nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. No dobra. Czemu mam drugi raz ten sam komunikat? Ten. What? Coś tu jest. Nie mogę stać. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze co? Nie wie, że ruszy ciebie się ten niż Arasaki. No nie, coś się zawiesiło. Pozbaw Hellmana przytomności. Aha. Czekaj, nie strzelaj. Kurde, da się tu... Nie, ja nie chcę, ja chcę go przytomności, tylko z ten... To w nogę. No. No co jest grane? Nie mogę w niego strzelić. Pozbaw Hellmana przytomności. A, dobra. To uderz. Nic osobistego. Miałeś dać znać Takemu, że kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Zadzwonię do niego. A ten? Co? Zadzwoń do Takemury. Okej. Okay.
Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałem Hellmana. Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motor. Żyje, ale przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Dobra, zabieramy gagatka. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Ponieś Hellmana jest, wynieś na zewnątrz. To sądzę, że... A, tylko że ja tu nie mogę innej broni wziąć. W tym momencie. Nie wiem, czy ta broń to mi pozwoli się obronić w razie czego. A to pozbierać. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Wow, ale się ekipa zebrała. Leż grzecznie. Kawaleria przyjechała. Mitch zgarnął kilku aldekarów. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to... Co chcesz z nim zrobić? Stoi za tym długa historia. Nawet nie wiem, gdzie ją zacząć. Opowiesz przy następnej okazji. Aha. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i pana. Oboje ratowali mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina pana, Sol. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Pana mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią, taka jest prawda. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może pana musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldo. Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, pana. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. Vi, no. Przepraszam za tę scenę. Sam widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To co teraz? Wracasz do Night City? Tak. Chyba tak. Muszę pomyśleć o wszystkim. Sol, Mitch, oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie? Nadlatują! Macie minutę! Zwijam się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. No, kolejny pojazd do kolekcji. Porozmawiaj. No dobra, porozmawiamy jeszcze. Hej. Gdzie jesteśmy? W motelu. Na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz.
A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Gang Tao, możemy negocjować. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Twój tech usiłuje mnie zabić, a jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnnego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Ukradłem go Yorinobu Arasace na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie po tym. I zdecydowałeś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy, ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie, jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś. Tak czy nie? Więc w czym problem? Mówisz prawdę. Masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Pokazałeś biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać awałkę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testu. Na ile wyceniacie nieśmiertelność? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Telematy. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co, że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Kurde. Okej. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. Johnny, ja też. O kurwa! Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze też brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Ostatni etap? To znaczy co? Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Co?
Engram prędzej czy później wygra. Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głos. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Nie przyszedłem tu rozmawiać o filozofii. To nie jest filozofia, tylko neurobiologia. Hipoteza została właśnie potwierdzona danymi doświadczalnymi. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Pod tym względem Johnny jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. Jesteś królewską panią. To nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wody? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłeś się? Johnny... Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaje, że miałeś rację. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. O, Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wiej, zapamiętam to. No, to może ma należy odfajkować na liście. Napiłbym się czegoś. Wiej nie dał ci nawet szklanki wody. Co za nieludzkie metody. Ze mną od razu zobaczysz różnicę. Dostaniesz całe wiadro. Nie trzeba. No dobra, a nam się coś dzieje. Co jest grane? No właśnie. Kurwa! Mamy zaburzenia. Usiądź do cholery! Raczej wykluczył. Nie jest z tobą jeszcze aż tak źle. Ja pierdolę.
To było serce. Posiedź tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. To niedobrze. Bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. Ty chcesz, to potrafisz być fajnym gościem. Ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież zdetonowałeś ładunek nuklearny w środku miasta i nawet tego nie żałujesz. Zależało mi tylko na zniszczeniu Mikoshi. Dlatego dałem czas Arasace na ewakuację budynku. Wiedzieliście, że będą ofiary. Nie oszukuj się. Przecież sam zabijasz. Problemem jest skala. Masz rację. Obaj jesteśmy siebie warci. Różnimy się. Ja nie mam wyrzutów sumienia z powodu akcji Arasaki. Kogoś innego mógłbyś okłamać, ale ja myślę, że to nieprawda. Co ty wiesz? Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Gówno prawda. Ani cierpienia, ani śmierć nie uszlachetniają. A jak to było, gdy ty umierałeś? Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W Mikoshi po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czasu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była twoja śmierć? Po co Arasaka zbudowała Mikoshi? Nie siedzę w głowie Saburo Arasaki. Ha, ha. Można kupować ludzi, indoktrynować ich, ale dopiero w Mikoshi da się zajrzeć w najgłębsze zakamarki ich duszy i przeprogramować je. Mają tam niezłą kolekcję osobistości. W tym diabelnie zdolnych, wysmażonych soulkillerem Netrunnerem. Chyba w jakiś sposób ich wykorzystują. Czyli jak zwykle, chodzi o władzę nad rzędem dusz. Korporacje od dawna sięgają po władzę nad ludźmi. Ambicją Saburo jest zdobycie władzy nad człowieczeństwem. No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca. Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzywd, które korporacje wyrządzają światu, Mikoshi jest najgorsze. Wiesz dlaczego? Bo eksperymentują z ludzką świadomością. Jak każdy, kto szprycuje się na skłocie. Chodzi o coś innego. Najgorsze jest to, że mogą zmienić twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi. Wiem. I dlatego zamierzam ci pomóc. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. No dobra. Więc... zadanie wykonane. Aha. Znowu coś się dzieje. Jeszcze Reed do nas pisze, widzę. Alex próbowała uruchomić swoje kontakty, ale nic z tego. Oficer, który pomógł zrobić za naszą furtkę, zniknął bez śladu. Pewnie jedzie... jedzą go już robaki. Okej. Ale jest jeszcze szansa, że jeden mój znajomy da nam w miarę dobre podejście do tej roboty, tylko muszę go namierzyć, a skurczybyk dobrze się chowa. Znalazłem mojego
uciekiniera, ale to spalona sprawa. O, nie będzie w stanie nam pomóc. Wyprztykałem się z sensownych opcji, więc jeśli nie dasz rady załatwić czegoś konkretnego u Mr. Hansa, będziemy musieli odwalić z Alex jakiś szalony numer ze słabo przygotowaną fałszywą tożsamością. A tego bardzo bym nie chciał, bo jeśli w twierdzi Hansa złapią nas na fałszywkach, to nigdy stamtąd nie wyjdziemy. Okej. No to z jego strony nieciekawie jest. Dobra. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. To już prawie, że półtorej godziny wyszło. Oczywiście liczę na jakieś komentarze, lajki, subskrypcje i tak dalej. No i zapraszam was do następny odcinek z serii Cyberpunk z dodatkiem DLC. Do następnego. Siema. Close to reaching my way.